Cześć dzień dobry. Jestem Emilian i mam tę przyjemność, żeby Was powitać w nowym cyklu spotkań razem w misji Jezusa. Szukając Boga, outback, Deo Recordings, różne marki, różne brandy, ale tak naprawdę za tym wszystkim stoją fajni ludzie. Jest takie powiedzenie, że Bóg nie tyle powołuje zdolnych, co uzdalnia powołanych. Przekonajmy się, co na ten temat Sądzi nasz dzisiejszy gość. Witam. Łukasz Kropisz. Yy, mieszkam w Żorach. w Żorach. Na co dzień zajmuję się? Yy, pracą wśród młodzieży, sportem, no i kościołem w Żorach. Sport, muzyka oraz gry. Tak, ale taka, taki sport, yy, nie e-sport. To jest w ogóle coś, yy, co dla każdego rodzica, a już zwłaszcza rodzica nastolatków, jest na pewno niezwykle interesujące. Yy, jak Ty to robisz? Skąd to się wzięło u ciebie w ogóle, że młodzież? Wiesz co? Y, powołany do służby zostałem w 2004 roku, to już dawno temu. Mm. Y, I na samym początku nie rozumiałem młodzieży, ale Pan Bóg coś zrobił, że rozkochał mnie w młodzieży. Pierwsze trzy miesiące mojej pracy były słabe, ale potem zobaczyłem, że wow, ja ich kocham po prostu. I zacząłem służyć z nimi i służę do, tej, do tego momentu. Y, prowadzę drużynę sportową y, złożoną z młodzieży. Jestem nadal y, odpowiedzialny za młodzież u mnie w kościele y, i inwestuję w młodych ludzi ze względu na to, że wierzę, że oni y, są niesamowici. I, jest niesamowity, I oni są niesamowitym potencjałem y, dla kościoła w Polsce. Aha. Powiedziałeś, że tego się można nauczyć, to sprzedaj złotego grala. Okay. W ogóle, co się stało, nie? Że jak, co byknęło nagle? Wiesz? Obudziłeś się pewnego ranka, a już wiem jak się pracuje z młodzieżą, hura, mam, mam ten patent, nie? A, jak, jak to było? Uh -huh. Po pierwsze, to m, najważniejsze jest powołanie. Powołanie, które, które daje Pan Bóg, i, i przez to, tak jak Ty powiedziałeś, że Pan Bóg uzdalnia powołany. Uh -huh. Na samym początku nie wiedziałem, co, jak, gdzie, jak to się robi, ale tak naprawdę widziałem, że Pan Bóg przez swojego ducha uzdalnia mnie do pracy, która, która jest mi dana. Do tego, żeby rozumieć, czym oni się zajmują, co lubią, w jaki sposób komunikują, czego potrzebują. Aha. I ze względu na, na, na te kilka rzeczy ja zacząłem ich rozumieć, ale też odpowiadać na ich potrzeby w tamtym czasie, I w, który, w którym są. Nie wiem, przeżywałem jakiś, jakiś kryzys w swoim życiu, to wiem, że muszę tam być, ze względu na to, że dobre przejście przez kryzys powoduje wzrost i powoduje to, że oni są dojrzałsi. I dlatego myślę, że, że tego się nauczyłem i te, do tego pan mógł mnie uzdolnić. No, a jak rozczytujesz te potrzeby, bo wiesz, ja jestem ojcem dwojga maluchów, 4 i 6 lat, nie I dla mnie to jest pole minowe. Jak mhm. widzę, co się dzieje na twarzach, coś między nimi, głódnie o, baj o bajkę, o zabawkę, ale a czego tak naprawdę potrzebujesz? Nie? Jaki masz radar na to? Jak, jak to robisz? To po pierwsze, y kieruję się jedną podstawową rzeczą. Y jest jedno, Jezus Chrystus powiedział, że mamy jedno przekazanie, które jest najważniejsze. I z Niego z tych dwóch dwa przekazania, z tych dwóch przykazań wywodzi się wszystko. Mówi, kochaj Boga i kochaj ludzi. No i pierwszą potrzebą chyba każdego człowieka, a w szczególności tej młodzieży, którą mamy, jest to, żeby czuli się kochani. Uh -huh. I ze względu na to, że jak patrzysz na nich, kochasz ich w taki sposób, że modlisz się o nich, ja modlę się codziennie o kilka osób szczegółowo, modlę się o nich, piszę do nich SMSy, rozmawiam z nimi i, i wiem, co się u nich dzieje. Mm -hmm. I dlatego okay. jestem w stanie zrozumieć, jaką potrzebę mają. Czy to mm -hmm. są zdrowotne jakieś, jakieś kryzysy, czy to są emocjonalne kryzysy? Mm. Jestem, jestem razem z nimi w kontakcie, przez to, że ich kocham, i w ten sposób mogę odpowiedzieć na potrzeby, jakie mają. Aha. Jesteś na bieżąco w ich życiu jakby tak. Jest, oczywiście. Jesteś... Słucham, Aha. widzę i reaguję. Okay. To, są, to są takie rzeczy, które, które ja najczęściej robię. No a jak zachowujesz balans między byciem kumplem, a jakimś jednak przewodnikiem, nie? Bo może się pojawić coś takiego, nie wiem, czy przeżywałeś takie ryzyko, że też jakby konkurencją dla taty mamy jest taki jesteś fajniejszy, nie? bo może mniej wymagasz, nie? Wiesz co, i tak jest. I jest, tak jest tak? W, jak młodzi ludzie się rozwijają, to, to na samym początku to rodzice są światem dla nich. Uh -huh. Potem stają się koledzy w szkole, uh -huh. ale potem poszukują kogoś innego. I, I to są etapy życia, i my też w życiu poszukujemy kogoś do prowadzenia nas. Ktoś nam nie wystarcza, albo ktoś, kto, potrzebujemy kogoś, kto ma inny obraz na coś I, i to nie jest konkurencja, to jest po prostu etap, y, który my musimy zrozumieć i rodzice tak samo muszą zrozumieć, że o teraz lider młodzieżowy, czy jakiś mentor ma większe zdanie i mhm. powinni z nim y, być w kontakcie, ze względu na to, że mentor ma inne wejrzenie y, w świat tego dziecka, mhm. w świat tego nastolatka i... Uważam, że powinniśmy używać tych, który, który, tych którzy prowadzą naszych, na, naszych, naszych nastolatków, ze względu na to, że nastolatkowie się do nich otwierają. Uh -huh. A zamykają się już potem na inne rzeczy. Tak? Uh -huh. Otwierają się z różnymi problemami do kogoś innego, kto nie jest bliżej emocjonalnie. I, I to powinniśmy wykorzystywać. I chyba w kościele, w kościołach, albo w ogóle w pracy młodzieżowej powinniśmy być świadomi, że nie tylko ja prowadzę moje dziecko, ale ktoś inny też. Uh -huh. Dobra. A jak nie, nie używasz e to jak, jak, jak docierasz? W ogóle, co interesuje dzisiaj młodzież? Nie? W tej w dobie TikToka i wiesz, szybkich y, strzałów, kilkadziesiąt sekund, i następne, i następne, i następne. Jak w ogóle m, nie przyciągnąć koncentrację? Jak, jak ty to robisz w ogóle? Od czego zaczynasz? Zawsze pytam, jak się masz. Pierwsze pytanie, które zadaję. Dzisiaj napisałem I, kilka i Co SM. mówią? Mówią prawdę. Ale mówią. Dobrze, idą dalej. Wiesz co, ja, ja się już nauczyłem też pytać głębiej. Aha. Pytam, to jest początkowe pytanie, jak się masz? Dobra. Ktoś mówi, a spoko, co to znaczy spoko? Ale ze względu na to, że ja mam relacje z tymi ludźmi mhm. i wiem, co u nich yy, piszczy, Aha. wiem, czym się zajmują w życiu, więc yy, pogłębiam te pytanie zawsze. Ja mam jednego takiego, taką osobę, z którym teraz rozmawiam, i mam bardzo taką dobrą relację. Wiem, że ma problemy zdrowotne, wiem, że, że przeżywa różne rzeczy w, w rodzinie. Uh -huh. um, ze względu na to, wiem to, jak, jak, moje, jak zadaje moje pytanie, jak się masz, to on wie, o co ja pytam. Uh -huh. Wiem, że pytam o rodziców, pytam o jego zdrowie, pytam, jak się ma emocjonalnie, jak się ma duchowo. I wtedy możemy rozmawiać. Tak? Uh -huh. Tylko że budowanie tej przestrzeni u mnie trwało rok z tą osobą, a z jeszcze inną trzy lata. Uh -huh. Więc to nie jest tak od razu. No właśnie Dokładnie odpowiedziałeś na następne pytanie, które mi się rodziło w głowie. I, ile czasu trzeba właśnie poświęcić, żeby dotrzeć? Bo ja mam takie, do, jakieś takie, no, taką obserwację, może nie doświadczenie, bo ja z młodymi tak nie pracuję, ale jesteśmy w grupie, to jesteśmy kuli w ogóle, jesteśmy tacy idealni, fajni, nic się nie dzieje, nie? Ale wiadomo, że tam pod powierzchnią tam się, tam się gotuje, nie? I, 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 I że to docierasz i właśnie jak wygląda ta ścieżka? Najpierw zaczynacie, nie wiem, coś grać, jakiś sport uprawiać wspólnie? Bo tym nie wiem, bierzesz jakiegoś gościa na ławkę i tam mhm. zaczynasz coś nawijać i on zaczyna odpowiadać. Było tak, że ja próbowałem. Próbowałem docierać, 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 Aha. dlatego że to jest osoba z mojej grupy młodzieżowej, do którego mam przez lata już dostęp. Tak? Mhm. Bo jest na grupie młodzieżowej co sobotę i tak dalej. No ale czułem, że jestem takim odbijającym się ping-pongiem od, od ściany i próbowałem przez wiele, wiele, wiele lat. I pewnego dnia widzę, że stoi i czeka na rozmowę ze mną. Aha. I to było parę miesięcy temu i mówię wow, wreszcie. Więc chcę jak najszybciej zakończyć z dwoma innymi chłopakami Wiesz, rozmowę, bo, bo już, bo, już buzuje spędzą, mnie, tak? Już, <laughs> wie, o co chodzi. I to było niesamowite, że kiedy przyszedł, zaczął rozmawiać, ja mówię wow. Czekałem na ten moment trzy lata. Trzy lata. Żeby się otworzył przede mną, żeby zaufał, żeby, żeby był osobą, która mówi, hej, ja potrzebuję rozmowy z tobą po prostu, bo bo coś przeżywam w życiu, a nie mam z kim pogadać. Aha. I to było niesamowite. Z inną osobą, właśnie tak jak mówisz, czy sportu uż, używam. Tak, jak używam jest? sportu u mnie w mieście. E, jestem trenerem Ultimate Frisbee u nas w mieście. Zacząłem taką drużynę półtorej roku temu. To to jest Ultimate Frisbee? Ha, Ultimate wiesz. Frisbee, no wiesz co? nie wiem czy widziałeś kiedyś na plaży taki dysk, którym się rzuca. No frisbee to wiem, no a, właśnie, a Ultimate? No, Ultimate frisbee to jest gra, która ma a. zasady, drużyna jest osobowa i gra się na boisku Aha. i tak dalej i tak dalej, więc jeżeli chcecie, to <laughs> napiszcie do mnie, to wam wytłumaczę jak to rozpocząć u siebie w mieście. No i był taki chłopak, który zobaczył, że gramy i dołączył do nas. Okazało się, że jest z innego miasta, ale przeprowadził się do Żor i, 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 i też grał już kiedyś, więc, więc rozmawiam z nim o różnych rzeczach, najpierw takie wiecie, zwykłe rzeczy. I pół roku temu zadałem kilka mu pytań odnośnie jego przeszłości, życia, uh -huh. skąd się wywodzi, jako ma rodzinę, czy jego ojciec jest obecny w życiu jego, uh -huh. czy, czy ma rodzeństwo i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że, że wiele rzeczy powiedział, które były tak pod powierzchnią, uh -huh. które były dosyć głębokie dla niego. No i, i mam dostęp teraz do uh -huh. niektórych rzeczy. Uh -huh. Mam dostęp do, do, do jego takiej jakby emocjonalnej strefy życia która bardzo często jest zamknięta, tak? ale to przez rok czasu budowania zaufania mhm. teraz procentuje. Mhm. ale też nie jestem nachalny, też trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić, mhm. ale też trzeba wiedzieć, kiedy, mhm. kiedy rozpocząć. Jak Jezus Chrystus mówi przy, przy studni do, do kobiety, mówi, no wiesz, przyprowadź mi twojego męża, no mój, ale ja nie mam męża i dobrze powiedziałaś, bo mhm. miałaś wielu, a, a, ten, a ten, z którym jest jesteś, teraz... to nie jest twoim mężem. No, i, i tak, tak jest, nie? Że, mm. że kiedy przychodzimy i słuchamy Ducha Świętego, on nam podpowiada różne rzeczy, to jesteśmy w stanie zaangażować się w życie młodego mm -hmm. człowieka, i on nagle mówi: Wow, ja chcę, ja chcę mm -hmm. z Tobą rozmawiać. Mm -hmm. no, takie dwie rzeczy, i się boję, że mi któraś ucieknie, jak zapytam o tą pierwszą, nie? <laughs> ale spróbuję się nie pogubić. Bo jedna, jedna to jest to, to fajne, co dotknąłeś, to mnie ciekawi, z, z czym się teraz młodzież, młodzi ludzie borykają, co ich takim problemem, nie? czy są jakieś uniwersalne nie wiem, tematy, które spotykasz co druga osoba albo co każda osoba, nie, to, to mnie bardzo ciekawi, co widzisz. A, a druga, jak ty sobie radzisz jeszcze sam, jaki jest twój warsztat, nie, no bo y, na przykład trzy lata, nie, bycia ping-pongiem, no jednak ta piłeczka się zużywa, nie, i teraz mm. jak, jak nie odpuścić, jak się nie spalić, nie, celluloid się ładnie pali, nie? <laughs> no i wiesz. Jechałem ostatnio samochodem przez 8 godzin z ośmioma młodymi ludźmi. Aha. I powiem Ci szczerze, że jak wsiedliśmy do samochodu wieczorem, to wszyscy odpalili swoje telefony i, i szły TikToki yy. i tak dalej. Um, tak naprawdę to jest, y, to jest jedna z form odpoczynku dla nich, przesuwania, scrollowania i tak dalej. Ale tego, czego oni naprawdę potrzebują, to są głębokich rozmów na ich temat, na no. temat ich emocjonalności, no. ze względu na to, co ja do, dostrzegam, to jest ogromna samotność. Pandemia, która, która przyszła do nas dwa lata temu i oddzielenie ich od swoich znajomych ze szkoły, rozmowy tylko przez internet, spowodowała, że oni są samotni. Mhm. Do kogo mają się zwrócić? Bardzo czasami nie wiedzą tego, i, i, i to jest jedna z potrzeb, jakie mają to jest samotność. samotność taka wewnętrzna. Oni mogą, wiesz, mieć mnóstwo znajomych na Facebooku, no. gdzieś tam y, być zaangażowani internetowo, ale jednak usiąść. Porozmawiać, wypić herbatę. Mhm. To jest to, czego potrzebują młodzi, młodzi ludzie teraz. I przez to okazujemy im miłość, po prostu, że się nimi interesujemy. I to mhm. jest ta, ta wielka potrzeba teraz, co ja, co ja widzę. A, a druga rzecz, w jaki sposób ja sobie radzę z odbijaniem mnie. Mhm. Kiedyś sobie nie radziłem i kiedyś miałem takie powiedzenie, że spróbuję dwa, trzy razy. Jeżeli ty nie chcesz, idę dalej. Koniec marnowania czasu na ciebie. Nie to. chcesz. Mhm. Ciao. Twój problem, nie? Mhm. I teraz inaczej trochę podchodzę do tego. Teraz yy, zrozumiałem, że każdy ma inny, inne tempo relacyjne. Kiedyś myślałem, że to ja mam nadawać tempo relacji. Aha. Jeżeli ktoś nie chce po prostu iść z moim tempem, to okay. spoko. Pociąg odjechał, do widzenia. Tak, ja idę, nie mam czasu na Ciebie, inni czekają. Mhm. Teraz inaczej funkcjonuję i mówię, ok, jakie jest Twoje tempo? I ja się zastanawiam, mhm. rozmawiam z tymi ludźmi. Jak mnie dopuści, to spoko. Jeżeli nie, dopuści puści mnie, to próbuję za jakiś czas znowu, uh -huh. dlatego, że mi zależy. Jeżeli mi przestaje zależeć, to coś jest ze mną nie tak. Uh -huh. Czy nadal ich kocham, uh -huh. czy nie. Uh -huh. Więc tempo nadają ludzie, a nie my. I tak, i tak jak, wiesz, przychodzi czas żniwa, uh -huh. my sobie siejemy i ktoś sieje, ktoś żnie i nie wiadomo jak to jest, tak? Tempo wzrostu daje Pan Bóg, nie my. Uh -huh. I patrząc na młodych ludzi, których masz, niektórzy po prostu mogą ciągnąć mnóstwo, mnóstwo i szybko dają przystęp do siebie, a niektórzy wolniej. Mhm. Więc y, ich tempo jest kluczem. I dopasować się do nich. Mhm. To co o samotności też powiedziałeś, tak y, ruszyło mi w głowie ostatnio dużo, jak rozmawiam z rodzicami, z takimi powiedzmy, swoimi rówieśnikami się martwią o, wiesz, o świat wirtualny, nie? zwłaszcza teraz, kiedy powstaje metawers, albo się, powiedzmy, jest ekspansja metawers i życie w świecie off, nie, online, przepraszam, a nie offline, w ogóle my nie wiemy, co tam się dzieje, nie? O, a tam wsiąkają. Myślisz, że rzeczywiście dzieciaki odpłyną, przepraszam, dzieciaki, młodzież, że oni odpłyną do tego świata, czy jednak to siła spotkania na żywo, tego pogadania o tym, co u ciebie w serduszku, mm -hmm. no, w sercu, ja mam małe dzieci, ciągle tak zmiękczam, i już. No i co u ciebie w sercu, nie? Czyli jednak to metavers nie wygra z relacją taką żywy człowiek do żywego człowieka? Jak ty myślisz? Ja myślę, że, że młodzi ludzie też potrafią chyba lepiej komunikować pisząc na, na jakimś Messengerze. Okay. I tam nawet są w stanie napisać ci głębsze rzeczy niż powiedzieć w realu. Tak? No, ze względu na to, że tam to jakby ta bariera wstydu zostaje zdjęta. Mhm. To jest jedna rzecz. I tam można porozmawiać na wiele tematów, na których nie masz, na które nie masz energii albo, albo też odwagi, żeby porozmawiać z kimś twarzą w twarz. Aha. E, więc ludzie otwierają się tam dużo szybciej. E, czy wsiąkną? Tego nie wiem. Nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o internet, ale, ale wiem, że są tematy, które muszą być przegadane twarzą w twarz. I ten świat nie zastąpi nam tego, ani ten nie zastąpi Aha. tego. Więc te, świata, te światy teraz one muszą funkcjonować ze względu na to, że to jest taka rzeczywistość, w jakiej jesteśmy, i oni się w takiej rzeczywistości e, e, poruszają. Uh -huh. I jesteśmy w stanie tylko zrozumieć wycinek tego, uh -huh. ale też musimy to zrozumieć. Kiedyś, wiesz, powstała gazeta. Uh -huh. I wszyscy ludzie myśleli, o co się dzieje? Czy ludzie nie rozmawiają, bo ci ludzie siedzą są w gazetach, uh -huh. tak? Teraz są telefony uh -huh. i ludzie siedzą w telefonie, więc, więc medium się tylko zmieniło. Ale potrzeby ludzi się nie zmieniają. Taką potrzebą jest miłość, tak jak już powiedziałem, zrozumienie, posiadanie kogoś, z kim mogę porozmawiać na głębszy temat twarzą w twarz. Mhm. A te wszystkie inne tematy, które są poruszane tam, w tamtym świecie, są ważne, mhm. ale też nie odpowiedzą na wszystko. Mhm. Więc my jesteśmy też potrzebni jako ludzie. No, no to od, od razu naturalnie yy, przyszła mi na myśl Moja obecność w internecie i, i kurs take-off. Mhm. Bo to jest coś, coś w tym, tym rodzaju, prawda, że dałeś przestrzeń, otworzyłeś przestrzeń anonima, anonimowego kontaktu, We, wejścia jakby w, w świat. Nie musisz siadać twarzą z mhm. Łukaszem, żeby posłuchać, co on chce ci powiedzieć o Panu Bogu. Nie? Tak naprawdę o tym, że Pan Bóg Cię kocha Aha. i możesz do niego przyjść mhm. i on Cię nie odrzuci ze względu na to, że On nawet posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby zmarł za Ciebie, a potem zmartwychwstał i teraz króluje i żyje tam u góry. Ale Ty masz dostęp przez to, masz dostęp do Ojca, który jest w niebie. O tym jest ten kurs. Mhm. Jak do tego doszło? Dostałem ogólny temat tego, jaki kurs jest potrzebny. Aha. Ale to, co ja zrobiłem, to zacząłem modlić się i mówić, Panie Boże, jakie historie biblijne, jakie przykłady... Jakie tematy, jakie, jakie rzeczy potrzebuje młody człowiek, aby usłyszeć Ciebie? Mhm. Nie, aby usłyszeć mnie, Łukasza, ale aby usłyszeć Ciebie jako, jako Ojca, który chce przekazać jakąś, jakąś myśl, jakąś, jakąś prawdę do życia młodego człowieka. I przez pierwsze kilka miesięcy tam modliłem się i mówiłem: Panie Boże, co jest? Produkowałem jakieś rzeczy, wysyłałem, dostawałem albo. Mówię, tak ma być, tak ma nie być. Ale, ale to, był, to był proces, tak naprawdę, Ducha Świętego, który prowadził mnie w. W przygotowaniu tego wszystkiego, ale też dużo modlitwy i myśleniu o, o, o ludziach, którzy będą to oglądali. O tych, którzy klikną i mówią: Tak, ja chcę zobaczyć, co to jest. Ja Aha. potrzebuję czegoś. Bo tak naprawdę ludzie mają potrzebę, każdy ma, ma potrzebę bycia bliskości z Ojcem, ale tego nie wie. Mhm. Ale jeżeli ktoś już jest świadomy, no to musi coś być zrobione dla niego profesjonalnie, dobrze. Mhm. I, i, I to się chyba przez take-off udało, Aha. żeby dotrzeć do młodego pokoju. Take off, czyli z angielskiego jakby moment startu samolotu spłyty lotniska, sam mhm. wpadłeś na ten tytuł? Nie, 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 nie. nie. Kto, to, to nie ja Ktoś nie, jestem, nie jestem taki super. Ktoś inny wpadł na ten pomysł i tak naprawdę ja. Ja byłem podpięty do tego tematu i, i to opis tego, tego całego tematu, tego, tego kursu yy, tak naprawdę mnie zachęcił do tego, żeby, żeby się zaangażować. Aha. Więc ci, ci ludzie, którzy myślą o takich rzeczach i wymyślają takie rzeczy są niesamowici. Ja jestem tylko częścią tego wszystkiego, więc yy, mam nadzieję, że, że kiedyś yy, no, zrobimy następną coś. Aha. Powiedz jeszcze właśnie o duchowości młodych, nie? bo to jest, yy, tak jak powiedziałeś, kurs adresowany do młodych. Nie? Yy. Może dwie rzeczy. Jak najlepiej z niego skorzystać, nie? I, i właśnie jakby od strony, od strony młodego człowieka. Z drugiej strony, no czy właśnie temat duchowości to jest coś popularnego? Jak, jak rozmawiasz z, z młodymi ludźmi, z młodzieżą, nie? Czy w ogóle jakieś myślenie o Bogu, o, o tym, że coś jest, że kiedyś życie się skończy, co wtedy, nie? Czy to, bo jak, jak masz tam, nie wiem, 19 czy 20 lat, to jesteś generalnie nieśmiertelny. Auta się nie rozbijają, wiesz? świat jest po prostu z gumy, nie? Wszystko możesz, nie? I pojawia się taka myśl gdzieś, w którymś momencie, co, co sprawia, że jeśli się, no, jak to widzisz, jak to się że dzieje. Ludzie zaczynają myśleć duchowo. Duchowo, nie? Mhm. Że, że można w ogóle z, z tego świata TikTokowego, z, no, z tych interakcji szybkich, nie? Że w ogóle jakąś taką, no, taki, taką filozofię jednak nie wprowadzić, mhm. bo to jest głębsze myślenie. Yy, kiedyś ten pokład się otwiera dla nich, czy, czy trzeba tam wiercić długo jeszcze? Yy. Yy, to, zależy, to zależy od osoby. Niektórzy no. dużo szybciej myślą o duchowych rzeczach i, i głębiej dziś myślą o sobie, a niektórzy to, to im zajmuje dłuższy okres czasu, ale uważam, że każdy człowiek przynajmniej raz w życiu zadaje sobie pytanie, czy coś jest po. Mhm. Co, się, co się stało z, z tym światem? Skąd on się wziął? Dlaczego ja odczuwam tak, a nie odczuwam? Dlaczego, mhm. dlaczego ja czasami myślę o sobie, że jestem beznadziejna, a czasami myślę, że jestem super? I, I te wszystkie rzeczy odnoszą się do naszej duchowości. Tak? To nie są tylko gdzieś tam rzeczy na, na poziomie psychologicznym, ale mhm. tak naprawdę one wywodzą się z ducha, który jest w nas. Tak? I, I w zależności od tego, jak jesteś dojrzały, albo jak dojrzałe myślisz duchowo, tak wtedy to się załącza. I niektórzy mówią, że 15 lat mają i myślą duchowo, niektórzy 30 lat i zaczynają myśleć. Aha. Ale jedna, jedna rzecz jest taka, że, że zawsze jest coś w nas, bo jesteśmy stworzeni na obraz Boży yy, i... I mamy tą potrzebę bycia blisko z ojcem, w relacji, bo jesteśmy przez niego stworzeni, a on jest relacyjny. I jest tam w nas te ziarno taki, takiej relacyjności, którą my musimy zdefiniować. I wtedy my definiujemy, czy chcę życia, czy chcę śmierci. Definiujemy, czy ja wierzę, czy nie wierzę. I zaczynamy, zaczynamy dostrzegać to i zadawać pytania sobie. I ja ostatnio miałem taki, taką rozmowę. Bo zawsze podczas treningu mamy trzy, tak jakby, części tego treningu. Jeden, ultimate, tego rzucania tym frisbee. frisbee. A, mamy część ćwiczenia, mamy część gry, ale też w środku jest część myśli życia. O, I tam mówimy o różnych rzeczach. No i ostatnio był chłopak na treningu. Przypadkowo, bardzo przypadkowo, bo y, zachęciliśmy chłopaków z innego boiska, żeby przyszli. I, i nagle ja mówię o, o przebaczeniu. Tak, że w konfliktach, no, ważne jest przebaczenie. A on mówi, ale ja nie wierzę w Boga. Ja mówię: Spoko, nie ma problemu, ale te wszystkie rzeczy, które, o których ja mówię, będą przydatne w życiu dla ciebie, mm -hmm. bo będziesz spotykał się z konfliktami, z brakiem przebaczenia w swoim życiu i tak dalej, i tak dalej. I on: okej. Okay. Mm -hmm. I, I to nie było tak, że on mówi: on, To nie jest ważne dla mnie, tylko mówi: okej, okay, posłucham, co mówisz. Mm -hmm. Więc my musimy być odważni też do tego, żeby komunikować mm -hmm. to, co, w co wierzymy. Mm -hmm. To, że Pan Bóg nas umiłował, ale to, że nam przebaczył, to też jest ważny temat. Ważny temat dla wszystkich ludzi. Mm -hmm. Ale przekazane w odpowiedni sposób też może otworzyć pewne drzwi duchowości mhm. do, do młodego człowieka i otworzyć pewne, pewne szczeliny mhm. i się dostać do, do człowieka w tym, w, tym, w tym duchowym aspekcie. Aha. Dla mnie trochę to zabrzmiało też jak test, jak chciałby Cię sprawdzić, nie? co powiesz. Nie? Mhm. Że on, a ja nie wierzę w Boga, nie, teraz czy ten facet powie, a to idź, bo nie, masz, nie mam do ciebie mhm. nic, nie, po prostu nie jesteś stąd, ale Ty go nie odrzuciłeś, tylko powiedziałeś, ale powiem Ci coś, co jest pożyteczne dla każdego, Taka. nie? To jest fajne. Czytam Ci jeszcze kilka, jak tylko odpalę sprzęt, kilka fajnych opinii na temat tej kofu mm -hmm. na przykład. Podobało mi się szczególnie y, dzięki temu y, Panu, co tak świetnie wszystko wyjaśnił, miałem zbawienie, nie? Mm. czyli dzięki tobie świetnie wyjaśniłeś. Przez cały czas płakałam, to jest druga opinia. Bóg dotykał mojego serca, kurs zawiera piękne treści wypowiadane y, wiarą prowadzącego, które trafiają w sedno. Dziękuję i polecam y, całym sercem. Opowiedz jeszcze, jakby właśnie odbiorcom, może ktoś to będzie oglądał w internecie i go zainteresujemy. Jak najlepiej skorzystać z tego kursu, co, co zrobić, jak go przeżyć? Hmm. Na samym początku trzeba wyzbyć się wszelkich uprzedzeń. Że internet tylko jakiś jest jednostronny. Trzeba się wy, wyprzeć takich uprzedzeń w kwestii no ja nie wierzę, to ja nie spróbuję. Trzeba spróbować, trzeba zobaczyć, trzeba być odważnym do tego. I możesz po kursie powiedzieć OK, mnie to nie interesuje, albo po kursie możesz powiedzieć wow, właśnie mieć tą opinię, mhm. oddałem swoje życie, Panu Bogu zawierzyłem jemu, uwierzyłem w to, co, to, to, co Słowo Boże mówi, ale trzeba się otworzyć. E, więc to jest jedna, jedna z rzeczy, którą, którą e, trzeba zrobić przed włączeniem tego mhm. kursu, ale też trzeba mm, myśleć o sobie jako o sobie duchowej. Tak. Że. Jest jakaś przestrzeń duchowa, w którą ja muszę wejść. Mhm. Nie można się bać tej, tej duchowości, ze względu na to, że można tam spotkać Boga, który Cię kocha. Mhm. On Cię nie odrzuca. Mhm. On Ci daje łaskę, daje Ci przebaczenie, i tam w, w, Bożym, w, Boży, w Bożym odbiorze tej, tej miłości jest, jest, jest to, że Pan Bóg nienawidzi grzechu, mhm. ale kocha grzesznika. I to jest niesamowite, że że, że po to nawet posłał swojego syna, nie? I w ten, w ten sposób trzeba wejść w ten kurs. Ten mhm. Ale też trzeba być otwarty na to, żeby zadać sobie trudne pytania. Aha. Muszę zadać sobie pytanie, czy ja mm, przyjmuję to w taki otwarty sposób? Mhm. Czy ja jestem gotowy nawet przemyśleć swoje życie? Czy ja jestem gotowy przyznać się do tego, kim jestem tak naprawdę wewnątrz? Mhm. I że jestem grzeszny, i że potrzebuję naprawdę Pana Boga? E, trzeba być otwarty na to. Jeżeli nie jesteśmy otwarci, to przejdziemy przez kurs. Uh -huh. Powiem, okej, okay, super, zrobiłem kurs, nawet może odhaczony, nie, nie? Może nawet jestem uzależniony od kursów, tak? <laughs> Online teraz. Nie wiem. I to może być kurs następny, ale to nie są takie kursy. Na, na Szukając Boga nie mamy kursów, które. które nie, ma, nie ma kursów, które są y, tak o, żeby odhaczyć. Ale to są rzeczy, które, które pomagają nam żyć po prostu, które pomagają nam zastanowić się, y, kim jestem i w jaki sposób uh -huh. mogę przeżyć moje życie. Tak. To ciągle jest to tak trochę z zaplecza yy, kursów, nie? że myślimy jest lepsza, lepsze polskie słowo na, na właśnie na to, czym jest ten kurs, bo on jest de facto kursem, nie? To jest tak, że się nauczę, nie wiem, jak opanować Excel'a podstawy, nie? Coś tam. Nie? To nie jest to, nie? To jak mówisz, wchodzisz tak mówisz, wchodzić głębiej, to coś przeżywasz, to jest pewna podróż to na marginesie. A no jakby ktoś chciał yy, nie wiem, poznać, zobaczyć, spotkać się z tym fajnym panem, który tak wspaniale wszystko wyjaśnia, to gdzie ciebie można znaleźć? No wiesz, na Facebooku. Na Chyba, Facebooku. Już młodzinie używają Facebooka. A, na, a na żywo. <grym> a na żywo yy, tak, można, można mnie spotkać w żorach. Yy, można mnie spotkać na boisku w żorach o godzinie 18 yy, co poniedziałek i środę. Aha. Ale też, yy, yy, też można poprzez, yy, poprzez kursy i przez szukając Boga kontakt, gdzieś tam ze mną yy, mieć kontakt. Yy też na Facebooku napisać, mhm. ja jestem zawsze chętny, żeby odpowiedzieć, no tak to, można to Jeszcze ustawać. raz dla wszystkich, którzy oglądają, to jest Łukasz Kropisz, czyli jak się go wyszuka w Facebooku, to tak, się znajdzie, tak? jest otwarty, odpisze i fajnie wszystko wyjaśni. Tak, tak. mam nadzieję, że to będzie dobre, dobre pytanie i dobra odpowiedź. O, oby tak było. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za Twój czas i w ogóle za to wszystko, co robisz, za to serce, które w ogóle no, myślę, że widać było w tej rozmowy, że wkładasz całe w, ta, no, w młodych. Nie? I to super, no bo to no, oni do nas przyjdą i będą robić ten świat lepszym. Także dziękujemy wszystkim i do zobaczenia w następnym spotkaniu z tego naszego cyklu Razem Misji Chrystusa. Koszow, jeszcze raz dziękuję. Przybijamy piąteczkę. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.